Dzień dobry, witam. Szabat szalom na każdy wierny Bogu dom. Wracamy do czegoś, co jest bardzo istotne dla Stwórcy naszego Boga. A propos, dzień dobry, Bóg jest dobry. I widzę, że coraz więcej ludzi podejmuje ten temat i słusznie. Tutaj YouTube mi wrzucił kolejne wideo do posłuchania tak z automatu. Nie chodzi, że ja kogoś tam śledzę. Zasady szabatu Oliver Cieślar, nabożeństwo 13.02, czyli niedawno. I tylko chwilę posłuchałem, akurat tutaj ominąłem to śpiewanie, całe uwielbianie. No i Oliver będzie o czymś tam uczył. Nie wiem dokładnie o czym, ale pozwolę sobie tak. Jestem zainspirowany, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy z Biblii. Mianowicie takie. Może najpierw jeszcze krótkie takie świadectwo, jak to tu w UK wygląda, jak się pytam ludzi. Tutaj w UK pytam klientów, który dzień według nich jest święty w tygodniu. Mówią, że Sunday, dzień słońca, niedziela. Gdy pytam, dlaczego tak myślą, odpowiadają, bo chrześcijanie świętują dzień słońca, Sunday, niedzielę, niedzielę, tak. Wniosek? Chrześcijaństwo składa fałszywe świadectwo o Bogu. Po prostu tym, co robią, chrześcijanie składają fałszywe świadectwo o tym, co Bóg powiedział w Biblii. Bóg nie powiedział w Biblii, że niedziela jest dniem świętym, ale ludzie tak myślą. Dlaczego? Bo chrześcijanie tak postępują. Nie postępują tak, jak Jezus Chrystus postępował. A powinniśmy postępować, tak jak tutaj Pismo mówi. Tutaj jest w pierwszym liście Jana, drugi rozdział. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest, prawdy w nim nie ma. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Przykazania Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzymy w to, że jest Bogiem, jest Synem Bożym, boską osobą, no on dał przykazania. Dlatego według swego zwyczaju w dzień sabatu Jezus, w sobotni dzień Jezus Chrystus chodził do synagogi. I tak rozpoczął też swoją służbę publiczną oficjalnie, kiedy ogłosił się Mesjaszem w Nazarecie. To było w sobotę. Wedle swego zwyczaju wszedł do synagogi. To był jego zwyczaj oparty na posłuszeństwie Bogu Ojcu. I tu wychodzi dla mnie, że chrześcijaństwo nie jest posłuszne Bogu Ojcu. Należy to przemyśleć. To nie odejdzie ten temat tylko dlatego, że ktoś nawyzywa mnie od judaistów czy jakieś tam inne niezbyt życzliwe epitety pod moim adresem. Ten temat nie odejdzie, bo on jest w Biblii, jest w Słowie Bożym. To nie ma znaczenia, co ja mówię, ma znaczenie, co jest napisane. Bóg uświęcił sobotę w Edenie. Genezis 2, drugi rozdział. Bóg uświęcił sobotę w Edenie. Sobota jest świętym dniem od Edenu. To jest święty dzień już od początku, od pierwszego tygodnia stworzenia. Czy ktoś jest w stanie zaprzeczyć temu, że Bóg uświęcił sobotę już w Edenie? Tak to zrobił. Kto by zaprzeczał Słowu Bożemu? Diabeł by zaprzeczał Słowu Bożemu. Pobłogosławił Bóg dzień siódmy, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które dokonał w stworzeniu. Biblia Tysiąclecia formułuje to w ten sposób. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień, uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Uczynił ten dzień świętym, sobotę. Bóg uświęcił sobotę w Edenie już, tak? Genezis 2. Sobota jest jego świętym dniem według Levitikus 23. Mów do Izraelitów, powiedz im, oto czasy święte Pana. Czasy święte Jahwe, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte. Zauważyłem, że to, co się dzieje w chrześcijaństwie, to diabły przychodzą i wmawiają tym biednym ludziom, że to są żydowskie święta. Pismo Święte tak nie mówi. Przede wszystkim to są jego czasy święte, już od Edenu. Przez 6 dni praca będzie wykonywana, ale 7. dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, czyli zgromadzenie.
uroczyście ogłoszone. Zwoływać będziecie święte zgromadzenie. To są moje święta. I to wybrany przez niego dzień tygodnia w celu zgromadzeń wierzących w niego. Chrześcijaństwo idzie za przykładem nieposłuszeństwa. Mówi o tym list Hebrajczyków, 4 rozdział. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Jak sięgniemy do Hebrajczyków, 4 rozdział, tu jest takie sformułowanie w wielu Bibliach błędnie zrobiony ten werset. Tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To jest błędny przekład. Tekst naprawdę mówi, zatem pozostaje odpoczywanie, jest postawione dla ludu Bożego. To też nie jest dobry przekład. Nie będę teraz szukał, wkleję do opisu. Tak pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Tak naprawdę w tym miejscu pisma jest tu często w 4 rozdziale widzimy słowo odpoczynek, tak? Przedtem zostało powiedziane, dziś jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serca, czyli właśnie nie zatwardzajcie. Nie wejdą do odpocznienia mego. Jedni wejdą, drudzy nie wejdą, przeto znowu wyznacza pewien dzień, tak? Bowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. I tu jest słowo katapao, wszędzie, gdzie jest odpocznienie. Ale w 9 wersecie nie ma słowa katapao, więc tak zrobiony przekład, jak tutaj widać w Biblii Warszawskiej, jest fałszowaniem Słowa Bożego. To jest fałszerstwo. To nie jest rzetelny przekład, to nie jest prawda. 9 werset naprawdę mówi, tak pozostaje jeszcze sabatizmos, a nie katapao. No co to jest sabatizmos? To jest zachowywanie szabatu. Dosłownie szabatowanie dla ludu Bożego, czyli świętowanie soboty. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, i tu znowu jest katapao, jego, ten sam odpoczął dzień od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Natomiast w 9 wersecie jest słowo sabatizmos. I podobne słowo jest użyte w Septuagincie, kiedy mamy w Leviticus 23, chyba werset 33, tam jest opis tego dnia Yom Teruah, jako dzień ukorzenia się, dzień nie Yom Teruah, przepraszam, Yom Kippur. Jako ten dzień pojednania, dzień ukorzenia się, dzień ktoś pisze do mnie, dzień postu. I tam jest użyte to podobne słowo, że będziecie sabatować wasz sabat, sabateite ta sabata, od wieczora 9 dnia do wieczora 10 dnia. Czyli od wieczora do wieczora był 10 dzień tego 7 miesiąca w kalendarzu. Czyli dni w Biblii są od wieczora do wieczora liczone doby. I to był ten 10 dzień, czyli Yom Kippur. I tam jest użyte to sformułowanie w greckiej Septuagincie. Sabateite ta sabata. Czyli będziecie szabatować wasz szabat. I pokrewnym słowem, jakby rzeczownikiem odczasownikowym jest tutaj sabatizmos w tym wersecie, czyli sobotowanie, dosłownie po polsku musielibyśmy takie nowe słowo stworzyć, sobotowanie, czyli zachowywanie soboty. A tak pozostaje jeszcze zachowywanie czy świętowanie soboty dla ludu Bożego. To jest właściwy przekład. I kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął dzieje swoich jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Jest pewien przykład nieposłuszeństwa, które był tu wcześniej poruszone, gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, bo by się okazało, że ktoś z was pozostał w tyle i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedziano. Czyli tamtym, o tamtych mówi. Gdzie mówi o tym przykładzie nieposłuszeństwa?
Dobrze to rozwija prorok Ezechiel, 20 rozdział. Jest cały rozdział, rozważcie dokładnie. Ale tu w komentarzu zawarłem fragmenty z tego rozdziału. Czyli w Hebrajczykach 4:11. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Kluczem jest brak posłuszeństwa. Jak o królu Saulu powiedział prorok Samuel, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak oddawanie czci obrazom, krnąbrny duch, nieposłuszeństwo, bałwochwalstwo. Ezechiel 20 mówi w detalach o tym przykładzie nieposłuszeństwa. Parę wersów z tego rozdziału. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni. Nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. I bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić. Ponieważ wzgardzili moimi prawami, nie postępowali wobec moich przykazań i bezcześcili moje sabaty. Gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań. Przestrzegajcie moich praw. Wykonujcie je. Święćcie moje sabaty. I niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. To jest cel sabatu. Skąd narody będą wiedziały, że ty czcisz tego Boga Izraela? W ten sposób, że święcisz jego święty dzień, sobotę. Między innymi. Ale to jest istotny aspekt. Lecz synowie byli przekorni wobec mnie, no jak chrześcijanie, co? Nie postępowali według moich przykazań, nie przestrzegali moich praw, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Bezcześcili moje sabaty, wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich. Jak będziecie studiować uważnie Ezechiela 20, to zobaczycie, że tam Bóg mówi, że dałem im również prawa, takie prawa, które nie dają życia. O co chodzi? No narzucił wtedy ten cały system zewnętrznych ofiar, obmywań, pokarmów składanych na ofiarę. Cały ten system lewicki, który naprawdę nie był w stanie nikogo udoskonalić i przyprowadzić do życia wiecznego. Ale pod strażą tego systemu naród był do czasu naprawy. I o tym też mówi, do tego również nawiązuje Ezechiel 20. Halleluja. I istotne jest to, że nowe przymierze zawsze było obiecywane i zostało zawarte z domem Izraela. Jezus Chrystus, Jahusza Mesjasz, jest królem Izraela. I to jest osoba, która zawarła nowe przymierze z Izraelem. Nie z chrześcijaństwem, nie z pogaństwem. Teraz to pogaństwo, chrześcijaństwo może się nawrócić do tego Jezusa Chrystusa, o którym mówi Słowo Boże, do tego, który nie bezcześcił szabatów, soboty nie bezcześcił Jezus Chrystus. On świętował sobotę. Ludzie mogą się nawrócić do tego Jezusa, się opamiętać z tego pogańskiego chrześcijaństwa i być włączonym w Izraela zgodnie z Rzymian 11 rozdziałem. Wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, tak? Tu mamy. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, powstał, aby czytać. Wtedy przeczytał Duch Pański nade mną, namaścił mnie. A mu otworzył ślepym oczy, głosił Ewangelię, tak? Głosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenia, był uciśniony, wypuścił na wolność. Tych ślepców z chrześcijaństwa, jak głoszę przejrzenie. Dobra nowina. Wy, poganie, możecie być włączeni do Izraela. Bóg wam wybaczy wasze grzechy. To jest Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. To nie jest jakiś grecki pan. I z tego powodu, że on tak uczył i dał przykład swoją postawą, swoim zachowaniem, szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei, widziały grupę, jak składano ciało jego. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności maści, przez sabat zaś w sobotę odpoczywały według przykazania. Czemu? Bo miały przymierze z Bogiem. To jest nowe przymierze.
Torę moją włożę do serc ludzi. To jest to przymierze, o którym Bóg zapowiadał w Jeremiasza 31 rozdziale. To takie przymierze Jezus Chrystus zawarł z Izraelem. Teraz poganie mogą się nawrócić do Jezusa Chrystusa i być przyłączonymi do Izraela, ale nie mają żadnego prawa zmieniać natury tego przymierza Boga Izraela na jakieś pogaństwo niedzielne. Nie mają prawa takich rzeczy robić. Jeżeli będą tak grzeszyć, zostaną potępieni. Nic wzywanie Pana Jezusa im nie pomoże. To jest tutaj. Mateusza 7, 21. Patrzcie. Mówię, nowe przymierze to jest tora w sercu. Jak nie masz tory w sercu, to nie masz przymierza. Masz jakąś fikcję. Chrześcijaństwo niedzielne masz, a nie przymierze z Bogiem. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. No to jest o chrześcijanach. Nazywają Jezusa Panem, wcale nie pełnią woli Ojca, który jest w niebie. Bóg uczynił sobotę świętym dniem już w Edenie. Nie zmienił zdania. Jak czytam Apokalipsę, to tam widzimy, że w niebie jest Arka Przymierza, ta prawdziwa Arka. Arka Przymierza. Co było w Arce Przymierza tu na ziemi? W owym dniu wielu mi powie, w owym dniu wielu mi powie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czynili wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie brak tory, bez prawa. Anomos po grecku, brak prawa, anomia. To, o czym tu jest napisane? Tu jest napisane, że to jest ten prawdziwy Jezus, z którym zderzy się rzeczywistość chrześcijańska, która naprawdę głosi innego Jezusa. No tego. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. W jaki sposób? Przez błędne nauki chrześcijaństwa. Przez fałszywą naukę, fałszywą Ewangelię chrześcijańską. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, kto? Księża, pastorzy, chrześcijanie. Apostoł Paweł nie był chrześcijaninem. On był mesjanistycznym Judejczykiem. On był, nazywali go przywódcą sekty Nazarejczyków. Nazarejczykiem był. Nie był faryzeuszem, kiedyś wcześniej był. Przestał być faryzeuszem. Nie był saduceuszem. Nie był esejczykiem. Był kim? Nazareńczykiem. To byli ludzie, którzy uwierzyli, Hebrajczycy, którzy uwierzyli, że Jahusze jest Mesjaszem. Zwiastuje innego Jahusze, innego Mesjasza Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Dlaczego znoszą ludzie to z łatwością? Bo oni znają pism. To jest przecież do Koryntian. To oni nie znali pism świętych. W przeciwieństwie do Tymoteusza. Tymoteusz znał pisma, ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte. Tymoteusz znał pisma Mojżesza od dzieciństwa. Znał Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Psalmy. Tymoteusz znał to wszystko. Koryntianie nie znali. Tak jak ci chrześcijanie nie znają pism Mojżesza i proroków. Nie mają wielkiego uznania dla tych pism. Skupili sobie uwagę na pismach tak zwanego Nowego Testamentu, na pismach apostolskich, dlatego błądzą, nie są w stanie dobrze zrozumieć pism apostolskich, które bywają trudne. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które ci mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione. Całe. Od Genezis począwszy. Genezis, drugi rozdział. Sobota jest świętym dniem. Całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Sobota jest świętym dniem, niedziela nie jest. Sobota jest wyznaczonym przez Stwórcę dniem, aby się zgromadzać jako jego wyznawcy. Lewitykus 23 o tym mówi. Niedziela nie jest takim dniem. Jezus Chrystus
chodził na zgromadzenia w soboty. Uczennice, które przyszły za Jezusem Chrystusem, też w sobotę świętowały zgodnie ze Słowem Bożym. Całe Pismo jest dobre do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. O, tylko Pan Jezus był doskonały. Nie? Pismo mówi, że my mamy być doskonali, my mamy być świętymi, bądźcie, bo Jahwe jest święty. Mamy być jak Bóg święci. Mamy mieć udział w Jego charakterze. Mamy wkorzenić Jego wieczne słowo w nasze serca. Mamy mieć Torę w sercu. Jeśli nie mamy Tory w sercu, to mamy jakąś fikcję. To nie jest Nowe Przymierze opisane w Biblii. Że ludzie nie znają, niestety, dobrze nie znają Pism, to dochodzi do takich sytuacji. I tak było w Koryncie. Właśnie z tym był problem w Koryncie. O tym problemie pisał tutaj Piotr w swoim liście. Ludzie, którzy nie mają cierpliwości, aby dochodzić do tego, co naprawdę pisma Pawła mogą znaczyć, brak tej cierpliwości powoduje, że dochodzą do błędnych wniosków. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy. Wiecie, jak często ludzie mu mówili, listy Pawła są łatwe, przecież to oczywiste, co Paweł pisał. Mądrzejsi od Piotra apostoła, co? Piotr pisze tak o Pawle. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni, mało utwierdzeni. Tymoteusz był dobrze utwierdzony, od dziecka znał Pisma Święte, znał Mojżesza i proroków, tak? Ale ludzie na przykład w Koryncie, albo ci tak zwani współcześni, tak zwani chrześcijanie z pogaństwa, ludzie niedouczeni, mało utwierdzeni, opacznie tłumaczą sobie listy Pawła. Kolosan 2 opacznie tłumaczą. Rzymian 14 opatrznie tłumaczą. Wizja apostoła Piotra opatrznie tłumaczą. Tak samo jak i inne pisma. Właśnie, wizja Piotra z Dziejów Apostolskich 10. Tak? Jak to, i co, jaki skutek? Na swoją własną zgubę. Na zgubę swoją tak źle tłumaczą. Ci ludzie są zgubieni. Czemu? Bo usprawiedliwiają grzech. Tkwią w grzechu, nie uświęcają się. Nie stają się podobni w charakterze do świętości Boga. A mamy być świętymi, bądźcie, jak ja jestem święty, mamy tacy być, tak? Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Jahwe, nikt nie ujrzy Boga, tak? Bez uświęcenia. On nas uświęcił, przyjął nas do swojej jakby Uniwersytetu Wieczności, ale my nie możemy teraz buntować się przeciwko programowi nauczania, jaki jest w tym uniwerku, no. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędem tych, którzy nie szanują praw Bożych, czyli nie respektują tego programu nauczania w Uniwersytecie Wieczności, żebyście własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Halleluja. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego Zbawiciela, Jachuszy Mesjasza. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Szalom na każdy wierny Bogu dom.